Siema, siema, witajcie moi drodzy w kolejnym już trzecim odcinku z FIFA 15. Rozgrywamy swoją karierę FC Barceloną, zobaczymy sobie biuro i mamy oferty pracy od, zaraz zobaczymy, jako selekcjoner kadry. Od dobra, czy ja mogę coś z tym zrobić? Nie mogę z tym nic zrobić. Usuwamy na razie tą wiadomość. Wszystko w porządku. Brak wiadomości. Moi drodzy, rozegramy sobie dzisiaj pierwsze spotkanie w Lidze Mistrzów. Zobaczę sobie jeszcze tylko sezon i kalendarz. Kolejne spotkanie mamy oczywiście z Levante, jest to spotkanie ligowe. Potem Malaga, Granada i spotkanie fazy grupowej Ligi Mistrzów z Anderlecht Bruksela. Następnie mamy spotkanie z Rayo Vallecano i Borussia Dortmund. To spotkanie oczywiście także zobaczycie. Okej, moi drodzy, tak więc rozegrajmy sobie dzisiaj, zagrajmy sobie spotkanie, chociaż chciałbym zobaczyć jeszcze zespół, czy będę mógł tutaj wprowadzić. Jest i Pedro, Luis Suarez, Dani Alves za oczywiście za Rafinie. Chciałbym wprowadzić, tutaj widzimy bramkarza, jest to, tego raczej zawodnika nie będę używał zbyt często. Oczywiście Munira ściągnę i wrzucę za to miejsce Pedro Rodriguez'a. Chciałbym, żeby Xavi wszedł za tutaj Busquetsa. Montoya, Barta, Douglas, zrobimy tak i myślę, że będzie w porządku. Jak dla mnie przynajmniej, ja lubię pewnych zawodników, pewnych nie lubię. Ale to myślę, że na tych zawodnikach jeszcze zarobimy trochę kasy. Zagrajmy sobie pierwsze spotkanie w Lidze Mistrzów. To spotkanie oczywiście będzie bardzo, bardzo istotne. Takie koszulki myślę, że będą w porządku. Tak więc zapraszam na pierwsze spotkanie z Ligi Mistrzów. Przed sobą jeszcze mamy trening. Więc moi drodzy, tak to wszystko wygląda. Minus 150, ok. Nie wiem czemu tak jest, ale w ogóle nie znam za bardzo tych trików, jakby to powiedzieć. Nie wiem, czy tutaj coś w ogóle mogę zrobić. Masakra jakaś, dobra, nieważne. Zapraszam na widowisko, moi drodzy, FC Barcelona, Puchar Mistrzów, czyli inaczej Liga Mistrzów. Niestety FIFA nie ma jeszcze koncesji tutaj na i praw autorskich do Ligi Mistrzów. Szkoda, wszystko jest zrobione w miarę podobnie. FC Barcelona, Dortmund, Olympiakos, Anderlecht, więc wielka Barcelona, moi drodzy, wychodzi już na murawę. Miejmy nadzieję, że będzie to znakomite, piękne, pełne emocji spotkanie, które przyprawi nas o dreszczyk emocji. Jest i Leo Messi. Czy on przełamie dzisiaj swoją złą pasę? Czy on będzie w stanie tutaj zdobyć gola? To będzie bardzo, bardzo ważne, moi drodzy. Tak więc hymn Ligi Mistrzów przed nami. Sędzia Dietmar Schönheble, Niemcy. Chyba dobrze to wymówiłem, chociaż nie jestem pewny. Jeżeli źle, to przepraszam. Tak więc, moi drodzy, pięknie wyglądający stadion Camp Nou. No, kibice oczekują tutaj wielu, wielu bramek Leo Messiego, a także innych zawodników. Mam nadzieję, że te odcinki będą dla was niezwykle, niezwykle ciekawe, interesujące. I tutaj od razu Leo Messi, bardzo agresywnie starał się pokonać przeciwnika. No, Olympiakos to nie jest słaby zespół. To nie jest słaby zespół, on naprawdę tutaj będzie. Jest rzut wolny. A i tutaj jeszcze nasz zawodnik chyba faulował. Tak jest, więc jest rzut wolny, moi drodzy. No i zobaczymy, jak tutaj, czy będzie w stanie w ogóle coś zrobić, coś ugrać, czy będzie w stanie strzelić na bramkę. Tutaj trzymajcie mocno, mocno kciuki. Jest strzał, ale ponad bramką, ponad poprzeczką. Przepraszam teraz swoich kolegów. No i zobaczmy. Ter Stegen oczywiście podaje do swojego zawodnika. Widzimy Jordi Alba, Andres Iniesta. Tutaj widzimy Pedro Rodriguez, który potrafi się bardzo mocno rozpędzić. I zobaczmy podanie do Xaviego Hernandeza. Czy Xavi będzie tutaj w stanie coś zrobić? Czy będzie w stanie pokonać bramkarza? Zobaczmy, piękna akcja w ślisko, ależ tutaj było blisko. No nie spodziewałem się aż tak pięknej akcji zawodników Barcelony. No pięknie, pięknie tutaj to
zrobili, czy uda się tutaj odebrać piłkę temu zawodnikowi. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, ależ tutaj Messi próbował pięknie odegrać tą piłkę, ale niestety nie udała mu się ta sztuka. No i zobaczmy, jak to wszystko się prezentuje, moi drodzy. Piękne podanie, jest faul niestety Gerarda Pique. No i kolejny rzut wolny dla zawodników Olympiakosu. 12. minuta tego spotkania. Bardzo ładne dośrodkowanie, aczkolwiek tutaj zbyt głęboko Santana pod piłkę. No i zaczyna od bramki Ter Stegen. Podanie do Xaviego. Chciałbym, aby przesuwała się całościowo Barcelona, moi drodzy. Jest i Pedro Rodriguez. Jest i Pedro Rodriguez. Piękne podanie do Leo Messiego. Leo Messi tutaj naprawdę będzie chyba chciał zaatakować bramkarza. Strzał Leo Messiego. Zobaczmy jeszcze uderzenie. Oj, broni znakomicie bramkarz Olympiakosu. No to jest chyba zawodnik meczu, jak nie całego spotkania. No i zobaczmy tutaj piękne podanie do Pedro. Czy będzie w stanie coś tutaj Pedro ugrać jednak odbiór piłki? Znakomitą obronę ma Olympiakos. Muszę przyznać, chociaż w ataku i w pomocy już nie jest aż tak dobrze. Zobaczmy, jest tutaj, widzimy, walczy cały czas zawodnik Barcelony. Jest piłka dla zawodników tego właśnie zespołu. Widzimy Pedro Rodriguez, podanie do Rakiticza. Czy będzie w stanie Rakitic tutaj coś ugrać? Podanie do Leo Messiego. Zobaczmy, Leo Messi będzie strzelał. Piękna tutaj akcja Barcelony. Piękny, moi drodzy, strzał. Muszę przyznać, że znakomicie to wyglądało. No, tutaj bardzo blisko. Tutaj podanie do Leo Messiego. Strzał Leo Messiego z prawej nogi. Niestety troszeczkę zbyt słaby, by tutaj zagrozić bramce rywali. No i zobaczmy teraz akcję zawodników Olympiakosu. Odebrana piłka po raz kolejny. No słabą pomoc mają strasznie zawodnicy Olympiakosu. Tutaj zawodnicy Barcelony radzą sobie po prostu wyśmienicie, bez żadnego najmniejszego problemu. Zobaczmy. No jednak będzie rzut rożny. 28. minuta. Pasowałoby zdobyć tutaj 3 punkty. To będzie dla mnie bardzo istotne, żeby właśnie tak było. No i zobaczmy, będzie tutaj wybicie. Jest i Pedro Rodriguez. Czy uda się tutaj coś ugrać? No, mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Neymar, moi drodzy, piękny strzał Neymara. No, chyba jednak nie, nic z tego nie będzie. Nic z tego, moi drodzy, nie będzie. Neymar piękną piłkę dostał od swojego kolegi z zespołu. No ale widzimy, że tutaj jednak nic się ugrać nie da. Widzimy, że złapie piłkę Ter Stegen. Podanie do swojego kolegi z zespołu. Widzimy Leo Messi. Messi pasowałoby, żeby tutaj no jednak pokazał swój kunszt. Czy będzie w stanie teraz coś Messi zrobić? Strzał! Ależ pięknie poprzeczka! Poprzeczka, moi drodzy. Jest rzut wolny dla... A nie, jednak nie. Tak jest, dokładnie, rzut wolny. Myślałem, że koniec połowy. Niedziela, 21 września, Studio Classico. Jest mecz Levante FC Barcelona, który będzie symulacją. Więc pierwsze spotkanie, moi drodzy, jak widzicie, jak na razie Ligi Mistrzów nie jest zbyt proste. Mam nadzieję, że mimo wszystko będziemy w stanie. Leo Messi pięknie kiwa. Leo Messi, zobaczmy. Piękny strzał Leo Messi, 38. minuta spotkania. Ależ znakomity strzał. Cieszą się zawodnicy Barcelony, nie ma się co dziwić. Tak więc, moi drodzy, no tak to właśnie wygląda. Bardzo cieszę się, że Messi w końcu się odblokował, strzelił piękną bramkę. Naprawdę jestem z niego bardzo dumny. Lionel Messi, pierwsza bramka w Lidze Mistrzów. Chcielibyśmy także w lidze zrobić tak, aby Messi był królem strzelców. No nie będzie to na pewno, nie będzie to na pewno łatwe, aczkolwiek mam nadzieję, że się uda. Zobaczmy. Tutaj widzimy, że jest podanie piękne do Leo Messiego. Czy Leo Messi strzeli bramkę? Ależ tutaj było blisko, troszeczkę zbyt słabo Lionel Messi. Ależ tutaj, no to jest, no niezłe fatum na Leo Messiego tutaj oddziałuje. Muszę przyznać, chciałbym, żeby tutaj Leo Messi jednak pokonał po raz kolejny bramkarza Olympiakosu.
Dośrodkowanie, zobaczmy, ależ minął się z piłką. To jest chyba Pedro Rodriguez, no niziutki zawodnik Barcelony. Niestety, bardzo, bardzo niski. Suarez jest chyba ciut wyższy, jeżeli dobrze pamiętam. Zobaczmy, kolejna akcja. Tutaj widzimy, że będzie na pewno, jest i Messi, który odbiera piłkę. Cofa się Messi do obrony. Jest kolejna akcja Barcelony. Mam nadzieję, że tutaj, że akcja będzie bardzo, bardzo interesująca i przede wszystkim owocna. Messi, piękny unik, ależ piękny strzał Leo Messiego, ale broni Roberto, broni zawodnik Olympiakosu Pireus. 5 minut aż doliczył sędzia do tego spotkania, do pierwszej połowy. Czy tutaj coś w tym spotkaniu jeszcze będziemy w stanie zrobić? Jest chyba faul na Leo Messi. Nie, jednak sędzia był blisko. Nic tam nie było. No i widzimy, że jest jedna bramka. 37 minuta spotkania Lionel Messi, więc cieszą się zawodnicy Barcelony. Zapraszam na króciutką przerwę. Tutaj widzimy, moi drodzy, że no jednak grając, a tutaj zobaczymy jeszcze Puchar Mistrzów, Monaco wygrywa z Basel, PSG wygrywa z Betiska z 1-0, widzimy Chelsea zwycięzcą, Bayern, widzimy Juventus zremisował, Real Madrid z Napoli 2-0 i Borussia wygrywa z Anderlechtem. Okej, moi drodzy, wznawiamy mecz, ale pierwsze co zrobimy, to jeszcze zmienimy sobie jednego zawodnika. Będzie to Sergio Busquets za Rakiticza. Myślę, że to będzie dobra opcja i myślę, że powinno to w miarę dobrze funkcjonować. Więc Barcelona rozpoczyna drugą połowę tego spotkania. 1-0, niestety tylko 1-0 tutaj w pierwszej połowie. Miejmy nadzieję, że worek z bramkami się tutaj rozsypie. Oj, tutaj widzimy piękny tutaj zwód. No, Pedro Rodriguez'a, jest piękna akcja, Messi, ależ blisko był Lionel Messi, ależ blisko był zawodnik Barcelony do zdobycia drugiej bramki w tym spotkaniu, piękna akcja, no niestety zakończona fiaskiem, tak więc tutaj widzimy, że cały czas bardzo, bardzo, no, bardzo agresywnie bronimy bramki, bardzo agresywnie także na tą bramkę przeciwników, jakby to powiedzieć, atakujemy, zobaczmy, jest blisko, Pedro będzie strzelał, Pedro pięknie obronił zawodnik, pięknie obronił bramkarz Olympiakosu, nie spodziewałem się aż tak dobrej dyspozycji tego bramkarza. Widzimy tutaj walczą zawodnicy Barcelony, aby odebrać piłkę zawodnikom Panathinaikosu. Olympiakosu, przepraszam, Panathinaikos nie gra w Lidze Mistrzów teraz niestety, chociaż to był naprawdę dobry klub i zobaczmy wyjście, czy będzie tutaj możliwa akcja. Ojojojojo, jest chyba, będzie żółta kartka dla Leo Messiego. No niestety, moi drodzy, tak to się chyba skończy. Żółta kartka dla Lionela Messiego za ten faul, brutalny faul, zobaczmy jak to wyglądało. Oj, nie zobaczymy powtórki niestety. No musi Lionel Messi uważać, na tą swoją żółtą kartkę, nie może dać się ponieść emocjom Lionel Messi. Zobacz, a i będzie spalony, nie biegnijmy nawet, tutaj widzimy, że jest przywilej korzyści, jednak Messi odpuścił i to bardzo, bardzo dobrze rozegrał. Zobaczmy, jest piękne przedarcie się przez lewą stronę boiska zawodników Olympiakosu. No, cały czas z wody, ale nie wiem, czy w ogóle coś to będzie, czy coś będą w stanie zrobić tutaj zawodnicy przeciwnej drużyny. Zobaczmy, bronimy, moi drodzy, bronimy jak lew tej swojej bramki. No, jest i Pedro. Czy będziemy w stanie coś tutaj ugrać, jest i piękne podanie do Messiego, ale tutaj chyba Messi nic nie zrobi, troszeczkę zbyt słabe będzie wyrzut z autu. 65 minuta, 1-0 jak na razie, są zmiany, zawodnik z numerem 8, no więc jest naprawdę całkiem przyzwoita tutaj walka. Zobaczmy naszych zawodników. No, Barcelona tutaj powinna rozgromić rywala. Niestety się to nie dzieje. Jest tutaj podanie do bramkarza, wycofanie piłki. No, trzeba na pewno
złe wybicie Ter Stegena. Trzeba na pewno się tutaj jeszcze będzie mocno, mocno postarać o jakąkolwiek bramkę. Jest chyba, powinien być rzut wolny dla Barcelony. Niestety to się nie dzieje. Co tutaj Neymar zrobi? Piękna akcja, jest Pedro Rodriguez. Pięknie atakuje Pedro, zobaczmy sam na sam z bramkarzem. Czy będzie tutaj chyba jednak przyblokowany Pedro, więc ten poziom trudności wcale nie jest taki najniższy. Choć wiem, że mogłoby być lepiej, mógłby być w końcu zawodowiec. Jest Lionel Messi, podanie do zawodnika z ataku, jest to chyba Pedro. No i tutaj cały czas zawodnicy Barcelony starają się zrobić wszystko, żeby zdobyć jeszcze jedną bramkę. Messi nie może przesadzić, nie może przesadzić Lionel Messi. Wybicie na aut, 77. minuta spotkania. Naprawdę ciężko tutaj gra się z tymi zawodnikami. Nie ukrywam, że bardzo trudno jest tutaj coś ugrać i pokonać zawodników przeciwnej drużyny. Barcelona sobie z tym po prostu nie radzi i to jest bardzo, bardzo przedziwna sytuacja. No i zobaczmy przejęcie przez Pedro, czy będzie tutaj coś w stanie zrobić. Jednak nie, wybicie, przyjęcie piłki przez Iniestę. Oj, tutaj widzimy bardzo agresywnie, jest jednak faul, więc będzie rzut wolny, podanie do Mascherano. No Iniesta jednak, przepraszam, taki też whistle trochę. Jest Iniesta, jest i Pedro Rodriguez. No na pewno będziemy tutaj w stanie jeszcze coś ugrać chyba w tym meczu, bo przecież jeszcze jest 8 pełnych minut tego spotkania. Zobaczmy, wybicie przez Xaviego. No mam nadzieję, że tutaj nie będzie w stanie już przeciwna drużyna na tyle nam zagrozić, żebyśmy stracili bramkę. Zobaczmy. Ajajajajaj, tu bardzo Pedro źle się zachował. Dużo wyższy zawodnik przeciwnej drużyny i zobaczmy, jest i podanie do Messiego, czy tutaj dobiegnie Leo Messi, braknie chyba boiska, no mało brakło, naprawdę bardzo mało brakło, żebyśmy tutaj zdobyli kolejną bramkę, a przynajmniej stworzyli kolejną ciekawą sytuację. Zobaczmy, no tutaj mam nadzieję, że nic się nie wydarzy złego dla naszej drużyny. Dośrodkowanie, ależ piękna akcja, 89. minuta spotkania i jest remis, moi drodzy, 89. minuta spotkania. Zobaczmy, kto jest wykonawcą. Tak jak mówiłem, są problemy w obronie, są problemy z główkami, tutaj Ter Stegen widzimy załamany niestety. No są problemy i kto strzelił? Okej, taki zawodnik. Później sobie spiszę nazwę tego zawodnika. A więc Messi, 38 minuta i 90 minuta zawodnik Olympiakosu. A tak to właśnie wszystko wygląda niestety. Zobaczmy, czy coś będziemy w stanie w ogóle tutaj ugrać. Jest i Pedro Rodriguez, no będzie chyba szarżował na bramkę rywali. Już słabiutki jest Pedro. Pięknie uwolnił się od obrońcy. Czy tutaj będzie strzał jeszcze na bramkę Neymara? Bardzo słaby strzał, jest 1-1, więc trzeba będzie chyba wygrać kolejne spotkanie, moi drodzy. Tutaj widzimy, ależ piękny, ależ jeszcze faul na Leo Messim. Tutaj będzie żółta kartka na pewno. A więc to będzie czerwona kartka dla zawodników Olympiakosu. Pięknie. No naprawdę, 90 minuta i mamy okazję strzelić bramkę, moi drodzy. To jest, teraz pasowałoby to dobrze rozegrać. Chciałbym tutaj strzelić oczywiście bramkę. Czy się tutaj coś uda zrobić? Jednak będzie koniec spotkania, moi drodzy. Barcelona, Olympiakos, 1-1. Tak to właśnie wygląda. Pierwsze spotkanie Ligi Mistrzów za nami, 1-1. Messi strzela swoją pierwszą bramkę w tym sezonie. Więc no naprawdę pięknie wyglądający stadion. Camp Nou, coś niesamowitego. Miejmy nadzieję, że będzie kolejny mecz dużo, dużo lepszy. Real Madrid 4-0, aż widzimy pięknie, dzięki trenerze, Neymar, rozmowa z zawodnikami, muszę użyć oczywiście po raz kolejny myszki,
Dzięki trenerze. Hej szefie, cieszymy się, że wierzy pan we mnie i cały czas wystawia z góry dzięki. Spoko stary, jesteś najlepszym zawodnikiem w sumie w tym zespole. Nie, prawie najlepszym, jest jeszcze Messi i Suarez, ale taki jeden z lepszych. Zasymulujemy sobie jeszcze jedno spotkanie. Zawodnik wraca po kontuzji. Bardzo się z tego faktu cieszę, który zawodnik. Claudio Bravo, bardzo, bardzo przyjemnie. Usuniemy sobie tą wiadomość, tak jest. Oczywiście po raz kolejny muszę użyć myszki, Rafinha. Nie będziecie w następnym składzie, przykro mi. Zasymulujemy sobie to spotkanie, rozgrzewka. No i zobaczymy, czy będziemy w stanie to spotkanie wygrać z Levante. Zawsze grało się bardzo trudno i o tym właśnie mówiłem, niestety. O tym właśnie mówiłem. Mam nadzieję, że Barcelona tutaj chociażby zremisuje to spotkanie, że nie przegramy, bo to by było najgorsze, co jest tylko możliwe. Jest 1-0 dla Levante, niestety. Jest 2-1, moi drodzy. Tak to się właśnie niestety kończy. Jest i Wiktor, no, dobry zawodnik. Niestety, przegrywamy to spotkanie. Niestety, przegrywamy to spotkanie. Jesteśmy po 4 meczach na trzeciej pozycji w tabeli. Tak samo jak Real Madryt, Valencia po 4 meczach ma punktów 10, czyli 3 zwycięstwa, 1 remis. Trzeba będzie rozegrać spotkanie z Malagą, aby to spotkanie wygrać. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda tutaj. Jestem rozczarowany. Przykro mi, naprawdę bardzo mi przykro, że jesteś rozczarowany. Usuwamy. I przejdziemy sobie dalej. Pasowałoby tutaj, moi drodzy, pasowałoby rozegrać to spotkanie i to spotkanie rozegramy już w kolejnym odcinku. Zobaczymy sobie kalendarz. Mamy Malagę, mamy Granadę i Anderlecht. To spotkanie pasowałoby sobie właśnie tutaj zasymulować. Kolejne spotkanie to jest Rayo Vallecano i Borussia i Real Madrid. To będzie niezwykle ważne spotkanie. No i jeszcze do rynku transferowego trochę czasu pozostało, więc tym zespołem będziemy musieli się przemęczyć. I to spotkanie rozegramy sobie w kolejnym już odcinku. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!